I said on their game. Some things, sons, they just won't change. Fools don't respect nothing but the game. Bang. What's seen is what's sunk, dog, is the law. I had you running like a marathon. Dobra. Nie miałem z nim szans. Jakby nie było. Jezus Maria. Teraz to był pierwszy papieros twój? Nie mam pytań w takim razie. To zagadam do Astraliusa. Nie wierzę w Nostradamusa, czemu nie? Czemu nie wierzysz w Nostradamusa? To przeze mnie. Tak, bo... Tak mi się właśnie wydawało, że czekałem na to, dziękuję. Ale ja albo palę, albo piję kolejkę. A spaliłeś całego? No to lecimy, to zrobimy kolejkę, pójdę dokończyć tego kolejkę. Aż tak tylko dwóch widzów ogląda. Mam nadzieję, że poczekacie te 3 minuty najdłużej. Oj tam. Nie wnikajmy w to. Nie wiem, ja spamuję je sami. O, dobra. Jesteśmy już u Siegfrieda. Tak się zastanawiam. Bo to jest serwer, jeszcze raz, Berylia. Nie wiem, pierwszy raz słyszę taki serwer na oczy, chyba jakiś nowy jest. Bo i mam takie pytanie ogólnie. No. Jezus Mary, stary, proszę nie. Nie rób mi tego. Weź mi do dole, bo to ja stary, to ja wymięknę. Ja się boję. Ja naprawdę mam jedno pytanie. Jeśli ktokolwiek mógłby w tym momencie sprawdzić albo wie, czy ta cała Berylia, czy jest to serwer PvP, czy non-PvP, czy jaki to jest serwer, bo nie ogarniam w ogóle. Wybrał mi serwer samo, który nie wybierałem go. I tak z ciekawości po prostu. Jaki to jest serwer? Ty już tam nic nie zadawaj sobie. Ty już tam dwie kolejki tyś palce masz. To jeszcze na rowerze można jeździć, ty. No, tylko porozmawiam z Baskalirem i mogę sobie pić. Dobra. Jakie lubi wikingów? No nie, nawet powiem, że jakim. Dobra. Paweł lubi wikingów. Ja się boję. Ja się boję. Wiesz, co będzie najgorsze? Że ja tego streama na YouTube wrzucę tak czy tak. A jaki to będzie wstyd, jak my zezgonujemy przed widzami. Jezu, aż tak? Za Tibie. Tak, to jest to, co myślisz. Jak najbardziej. Nawet podgłośnie. Podgłośnie, bo i tak zaraz... To jest ten dźwięk? Nie, to wszystko z tego, stąd leci. Więc... Nic, co nie mam. Więc my wypijemy za Tibie i za widzów. Nie, za Tibie to bez przesady, nie? Stary... Innego wiernego widza, za Ciebie widzu. Za Ciebie widzu.
pijemy za ciebie, widzę, za dwóch publicznych już piliśmy. Chyba. Z tego co pamiętam. Tak, za zmniejszenie długu publicznego pijemy. Tak. Babum, szczęście u chatu. Dawaj. To teraz niech sobie słuchają Nothing Else Matters. Ja pójdę zapalić i zaraz do was wracam. Dzięki. Bawimy się właśnie. Więc drogi widzu, napisz na tym pięknym, przepięknym czacie, o czym chcesz rozmawiać. Niech mi się zamki w banknocie śmierdzi papierochami. Słucham, oprócz Nothing Else Matter, na jaki temat chcesz rozmawiać? Wal na fej... na tym, nie na fejsie, kurczę, na czacie. Bo ten i tak nic nie pisze, nie? Kajrotte, nie wiesz jakiego innego imienia? Tak wyszło. To tak samo jakby powiedział, zabij się dziecko, tak wyszło. Mamy jednego wiernego widza. To jest cud. I widzę, ja jeszcze nie wiem, co ty tutaj w ogóle robisz. Bez obrazy, nie? Ale nie wiem, co ty w ogóle robisz. Username and password. Chcę im wysłać odpowiedź. Drogi widzu, napisz cokolwiek. Może być kropka, myślnik, znak zapytania, przecinek, nie wiem, jakikolwiek znak interpunkcyjny. Znak, że tam w ogóle jesteś. Znak dla tego pięknego człowieka, który stoi na balkonie, że jednak ci go słucha. Mój to lotto, wiesz? Napisz cokolwiek. Niech ma tę radość, że ktoś przyjechał tutaj 2 godziny i ktoś w końcu napisał. Daj mu tę radość.
wyślij SMS pod numer 4757. 415 plus VAT. A tak na serio, oprócz treści, bo pomagam, który tam Szemek odpowiada, to choćby kropkę wpisz, trzy wiadomości, w które będzie kropka pod rząd. Szemek będzie wiedział, ok? Wpisz. O, jest. Ktoś tam powiedzieć. Szczerze, sałata. Wiem, nie, ja... Ty ja serio gaci, nie? Popatrz. A tak tam nasza grozy. Patrz, Rzemka. Jestem ofiarą chińskiej latarki. Dobra, wracamy do gry. Wracamy do gry, że. Wracamy do gry. Udusiłem od prawa, wracamy do gry. Ściszymy trochę muzę. I wracamy do gry. Wiesz co, chyba mam gdzieś Fear of the Dark. Chyba nie. Tak. Ty wiesz co? No cóż, co zrobisz? Ale nie podgłośnie, bo nas nie będzie słychać. Nieważne. A jednak mimo wszystko dwóch widzów, ale mamy, no. Tak jest głośno. Byleby tak, żeby nas było słychać, nie? Ty tam na twoim telefonie wyłącz to. Słuchaj. Piękne intro jest. Wiem. Dobra, katapulta uzbrojona. Lecimy po drugi kamień. Wyłącz to. Lepiej nie śpiewaj, bo widzów stracimy. I ktoś mówił, że go nie bierze, nie? No widzę właśnie. Kładzie się na wersalce i zaczyna śpiewać Fear of the Dark. Nic go nie bierze. Weź otwieraj tam, to. Czekaj, ile nam... Zamknij mordę. Ty, ale ja za każdą robię to... To ty już to wylałeś wszystko?
Ty jest stary. To my sobie będziemy musieli tą mrówkę otwierać. Jezu. Ja się boję. Ja się boję tą żubrówkę otwierać, naprawdę. Nie rób tego, nie śpiewaj tego. Ja wiem, że kochasz tą piosenkę, ale to nie znaczy, że musisz... Najlepsze jest to, że ja przyszedłem do katapulta, a nie wziąłem kamienia. No cóż. No to co zrobisz? Nic nie zrobisz. Który jest mój? Ten jest mój. To jest moje, ja sobie tutaj postawię obok. Żeby nikt mi go nie zajął przypadkiem. A mówiąc nikt, mam na myśli ty. Bo nikogo więcej tu nie ma niestety. Bo jeszcze jest. No ale on tak sobie śpi trochę na tym dywanie. No. Ale serio? Całego pana Tadeusza żeśmy już zrobili? Kurde. No to najwyżej potem wypiję, tylko że ja fajkę wypaliłem. Tak niespecjalnie trochę. Zrobił to. On to zrobił. A czy to ważne? Wyschnie do rana. Ja wiem, że ty kochasz Iron Maiden. Dlatego jeździłeś na te. Na koncert. Na Iron Maiden nie byłem. Byłem. Właśnie nie pamiętam, ale na czymś byłem. Ja jestem w takim stanie, że ty nawet mnie nie pytaj. Nie, no ja się domyślam. Nie, broń Boże, nie. Wywaliliśmy pana Tadeusza 07 na pół. Na pewno nie jesteś pijany, nie. Jesteś trzeźwy, to co? Wsiadamy na rower i lecimy, nie? Nie, nie. Ja jestem, ja aż tak jeszcze nie wiesz. Tak, pięknego. Coś pięknego. Coś pięknego. Świecące punkty, coś pięknego. Byłem na Iron Maiden na koncercie, w którym nie przyśmieliśmy, dobrze? Wystarczy, że ja się śmieję z niego, spokojnie. Wystarczy, że ja się śmieję. Nie śpiewaj, bo tych dwóch widzów, których mam, stracę. A tak śmiecham żartem, ile ja mam mu przynieść tych ratów? 2 na 5. A, tylko zabić. Tylko zabić? A, tylko zabić. Ja ich nie muszę nosić. Właśnie 15 wolność, tak, zgadzam się. To co, otwieramy żubrówkę. Ale to jak ja skończę? Ile to było? Ty tu wolnąłeś 2 kilony i zalałeś tym barkiem, nie? Prawie nie czuć, no ale jednak czuć. No. Dobra, nasz najwierniejszy widz poszedł już sobie. Nie trzeba było śpiewać. Już czy jeszcze nie?
Nie, jeszcze jedno. Te działają. To jest. Przecież leci. Co ty chcesz na słuchawkach jeszcze śpiewać? Nie, ale to jest nie jest to samo. Nie? Nie, przecież tak głośno nie ma. Skoro tak mówisz. Oj, no dobra, wiem. Nie wiem. Mówi wam, że nie wiem, ale jemu tego nie powiem. Jest 10 zł w plecy po prostu. Drogi widzu, napisz mi, czy ta Berylia to jest... Ty ścichnij tam, słuchaj na słuchawkach tego swojego Maidena. Napisz mi, czy Berylia to jest PvP czy non-PvP, bo nie mam bladego pojęcia, zrobiłem postać nawet, nie wiem, pierwszym lepszym serwerze i tak wyszło, że pierwszy raz w ogóle dzisiaj tą Berylię na oczy zobaczyłem, że w ogóle taki serwer jest. Słuchaj tam tego swojego Fear of the Dark. No i mówię, że nie. Sam masz zjebane słuchawki. Możesz oddać, jak nie pasują. Jest. Aż tak. No to zgłośnij. No właśnie tutaj. Tak, spokojnie, on już jest najebany. Nie zwracajcie na niego uwagi. 15 kolejek jeszcze nie jesteś. Wiesz co, ja tego pana Tadeusza lepiej odstawię tutaj. Pustego, co prawda. A spróbuj tylko biegać u mnie po mieszkaniu. Jeszcze sąsiadów tutaj brakowało tylko. Jak ja już nie kontaktuję... Już gimper ma chujowych sąsiadów, ja nie chcę mieć takich. Tak, jak ja nie kontaktuję, to już biegam po prostu, szalaj. Na razie się świetnie, na razie się kontaktuję. Następnie ja, nie owszem, ale się kontaktuję. Dobra, lecimy do Hyacyntha. A spróbuj tylko śpiewać. To po głowie dostaniesz. To fajnie, widzę właśnie. A mi się wydawało, że padaczki dostajesz na tej kanapie. Czy któryś z was widzów wie może, czy Berylia to jest PvP, czy non-PvP, bo próbuje się od pół godziny dowiedzieć? Nie śpiewaj. Ja tu próbuję jakikolwiek kontakt nawiązać. Czy Berylia to jest PvP czy non-PvP? Wiem! Zasłużyłeś na to, bo ty nie masz talentu. Tak, idź na balkon sobie słuchaj. Tylko jest... A spróbuj tylko śpiewać. Nie ma. Jak sąsiadów to sprowadzisz do domu, to... No. Pierwsza poważna walka z pająkiem. To. Pięknie. Pająk nie ma szans. Thank you.
Nie powiecie mi w tym momencie, że ten człowiek nie jest najebany. Nie ma takiej możliwości, żeby nie był. Mogę pójść po żegrówkę? Aż tak? Trzymam się, serio. Właśnie przyniosę. Widzę, jak się trzymasz. Przed chwilą tam leżałeś, tak bardzo się trzymasz. Ale chyba jedno, wiesz? I chwilę dodałem. Przyniosę, dobra? Nie, to ja muszę ci widzów zapytać. Musisz się widzieć, zapytać, czy pozwolą ci. Nie słuchajcie tego, on tego nie mówił na poważnie. Na razie siadaj, ja to skończę i sam przyniosę. No, widzowie, wszystko zależy od was. Napiszcie, czy chcecie, żebyśmy przynieśli żubrówkę, czy nie. Bo już 07 pana Tadeusza poszło w mgnieniu oka. We dwóch. Nie szukaj, sam przyniosę zaraz. Jezu, szuka. Taka to kultura osobista, nie czeka na odpowiedź widzów, a sam przynosi. Jezu znalazł. Matko Boska, znalazł. Nie świata, wiesz? Stary, na razie tego nie polewaj. Bo jeszcze muszę to skończyć, sam nie będziesz pił tego, bo zaraz mi to walnie się to na dywanie. To weź to te swoje coś, bo jestem kolejkę do przodu, wiesz? I wstyd mi za ciebie, coś większe masz kolejkę do tyłu, no. W takich ilościach jedna kolejka nie ma znaczenia. Tyle ci powiem. Tak, jasne. Trzeba to dojemy. Trzymam się. Czyli teraz lecimy. A spróbuj tylko śpiewać. No słyszałem właśnie, jak nie śpiewasz. No właśnie, i wystarczyło. Tutaj są widzowie. Dopóki są, nie śpiewaj. Słuchaj, na Isaacu był jeden. Co? Jakiego Slayera? To Rise Against. Ja byłem ty na Iron Maiden, wiesz, przynajmniej ten jako wstęp, nie? Do Iron Maiden grał Slayer. Się zajmowałem Slayerem. Tak? Aż tak? Aż tak, wiesz, może z drugiego Slayerem. No to jestem w szoku w takim razie. Po prostu wypełnię na gitarze i po prostu jest dalej piosenki. Bez musi to jest dalej piosenki. Dobra, idź do kibla, idź. Ja bym z chęcią zobaczył, jak to wygląda na streamie, jak to słychać wszystko, jak muzyka leci. Także chwila przerwy. Ja bym z chęcią zobaczył, jak to wygląda na streamie, jak to słychać wszystko, jak muzyka leci. Półgłośno strasznie, kurczę. Muzyka se może lecieć. Ale ja bym trochę przyciszył mikrofon. No i dobra.
idziemy do leża pająka. Czy jak to się nazywa? Stary, nawet nie pytaj, co się tu dzieje, bo ja sam nie ogarniam, co się tu dzieje. Skończyliśmy 07 pana Tadeusza. I jeszcze nie walimy, kolega przyniósł z zamrażarki żubrówkę i to jest po prostu jeden wielki hardcore, co się tu dzieje. Napisz, także napisz, że pompujemy. No to właśnie mu odpowiadam. Właśnie zaczynamy wróżkę. To jest po prostu jeden wielki hardcore, co się tu dzieje. I tak pomyśleliśmy, a odpalimy streama, a co tam. No i niestety odpaliliśmy. Na nieszczęście dla was. Spoko, już nikogo... Co? Nie. Nie mówię, nie. Już go nie ma chyba. To idź po sprite, czyli po zapoje idź. Spider Punks. Jestem bogaty w tym momencie. Tak, to jest ta zemia jeszcze. To jest ta, którą ja przyniosłem. Teraz zaraz puszczę skrzydła te ręce. Ale stary. To było ostatnie przygrywanie. Ja przez cały koncert, przez całe półtorej godziny czekamy skrzydła te ręce i się doczekałem w końcu. Tak, tak było. Tak było. Śpiewałem, machałem rękami, jak Enie śpiewał, jak skrzydła te ręce było. To czekaj, to skończę. Najpierw żubrówkę tu polecę. A właśnie, whisky. Dobra. A propos whisky. Nie ma co. Domagają się whisky, będzie whisky, nie ma problemu. Proszę bardzo. Valentine's litrowy. To co? Otwieramy? Mówisz? Czekajcie, drodzy widzowie, które jestem was trzech. Czekajcie do późna. Nie, czekajcie do trzech rano. Chciałbym mieć w ciągu trzech i jedna wam zostało? Trzech godzin, jedziemy do całą żywówkę. O Jezu. Nie, żarka. Ale to będzie hardcore. To jest możliwe. Jak się przyjdzie, to dobrze. Wiesz, co jest najlepsze? Że ten stream wyląduje na YouTubie. Ale my nie wiemy, jak się ten stream skończy. Więc, drodzy słuchacze, powiem tak. Już zniknął, więc później, nie? Powiem tak, zależy, czekajcie do trzeciej, albo nie. No dobra, do której czekajcie. Wiesz co, mi się... Nie, masz chwilę, tego whisky, jak to się mówi, czyli... Whisky. Whisky. To jest finest blended Scottish whisky. Tam, siadaj. Siadaj tam. To też, ale my litra... Stary, najpierw skończymy żubrówkę. Ja nie wiem, czy my jeszcze wtedy będziemy w stanie te whisky zacząć. No. Ty na razie polewaj, zobaczymy, jak skończymy. Nie, to będzie jeden wielki hardcore po prostu. Czekaj, bo już zapomniałem, gdzie ten pająk jest tutaj. Jest. Ty ścichnij, tylko żubrówkę polewaj. To już do tego doszło? Aż tak strasznie nie wygląda, widywałem chudsze, jeżeli o to ci chodzi. A
teraz po lewej też tą śrubówkę. Wiesz co? Ja po wywaleniu pana Tadeusza powiedziałbym o sobie wiele rzeczy, ale z pewnością nie to, że nie jestem obiektywny w tym momencie. Ja wiem. No czyli mało, ale Sprite jest. No to... Tak wygląda żubrówka, która dwa dni leżała w zamrażarce, się chłodziła na dzisiaj. Jest cała oszroniona. No to stary, czyń honory, wyganiaj cygana i polewaj. Wiem, że ją upuścisz. Nie? Ale to żubrówka, nie bol. Spokojnie, będziesz bezpieczny. Oj tam, przesadzasz. Tak, cygan wyganiany, polewaj. Czekaj, tu powinien być jakiś kamień, którym powinienem się stać niewidzialny, tak? Gdzieś tutaj mniej więcej. O, jest, dobra. Wiesz, co jest w tym wszystkim najgorsze? Że ja jutro na 15, znaczy w sumie dzisiaj na 15 do roboty idę. Tak, dopiero na 15, nie? Fajnie. Jezu, jak tu przejść? Gdziekolwiek. A, czekaj, bo to inna sprawa, że ja tutaj jeszcze niżej muszę zejść. Dobra. Ale mi się wydaje, że jako czwarty nad ranem skończymy streamować, to my już nie będziemy w stanie nic zrobić. Ale jak ta żubrówka zajedzie, to nie będziemy nic w stanie zrobić. Polewaj, polewaj. Nie wiem, tylko ty tak potrafisz. Tylko zakręcaj, żebyś nie wywalił. Widzę. Ja jestem w szoku. To jest mój? Dobra. Tak czy inaczej, nic już mam, więc możemy dalej walić. Zatem nie też, ale bylibyśmy za nimi nie pili. Próbować trzeba. Za piękne kobiety, widzowie, zdrowie wasze również też. Dobra, ty już nie gadaj, tylko pij. Widzowie, zdrowie. Wasze również jak najbardziej też. Zimna. No. Możemy wracać do gry. Ja wiem, że to 16 kolejka jest. No. Takie rzeczy tylko ze mną, ja wiem. I takie rzeczy tylko z widzami. Dwoma widzami, co prawda, ale zawsze widzami. Najwytrwalszymi. Widzowie, ja propsuję was, że wy dalej z nami tak zostajecie. Ja wiem, że wy chcecie zobaczyć, jak to się zakończy. Także jeszcze kilka kolejek i mam. I tak mi się wydaje, że coś z tego będzie. No widzów. Druga 55? Tak późno? Dopiero za półtorej godziny? Ale ta żebrówka już nie smakuje tak jak tamtej, tak jak ten pan Tadeusz. Wiesz co?
znając nasz i naszą możliwość picia, to bym się nie zdziwił, szczerze mówiąc. Ja bym sugerował na razie przez jakieś tam 20 minut przystopować. Dobra, 16,5 minut przystopujemy. Domyślam się właśnie. Ale co nam strzeliło do łba, żeby pijąc we dwóch wódkę zacząć streamować? Ja też nie wiem, ale jest fajny. No, to jest piękne, bardzo piękne. Wiesz co? Walniemy litrę na głowę, to jest piękne. To dzisiaj to jest piękne, ale jak ja na 15 do pracy pójdę, to już dla mnie wtedy nie będzie aż tak bardzo pięknie. Nie. Nie licz. Nie licz, nie licz. Ja nie chcę. Ja nie chcę wiedzieć, ile ja wypiję. No to od dobrych kilku lat nie śpi. Żeby tam nie być. Ja wiem, że wam się może wydawać. Chociaż nie, nie wiem, co wam się może wydawać. No. No właśnie. Dobre pytanie. Pewnie gdybym wiedział, jak to się wszystko potoczy, to nawet bym tutaj kompanię przynosił. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że wszyscy z utęsknieniem czekają na zakończenie, które będzie wesołowe, wręcz dosłownie. Rekord podwójny wolności nie ma zamiaru wykonywać? Ja wiem, że moje towarzystwo działa cuda, no ale... Aż tak? To ja jeszcze bym z 10 minut poczekał, więc tam po kolejkę walił. No jest 22 po pierwszej. No dobra, pierwsza 30, punkt pierwsza 30, walimy kolejną kolejkę. Tak zrobimy. Komu dostaniemy rocker. To lecimy do Toma. W razie. Serce raduje, że mamy dwóch wiernych widzów, którzy czekają, aż zezgonujemy. Ale niestety muszę wam powiedzieć przykrą sprawę. Chyba jeszcze tak szybko to nie nastąpi. Tak jeszcze trzy kolejki co najmniej mi się wydaje, że zdążymy wypić. Także spoko. Oj. Już ostatni wierny widz został. Wierny widzu, nie odchodź od nas. Tak. No bo ty powiedziałeś, że gdzieś koło trzeciej będziemy zgonować, to wiesz. To sobie pomyślał, dobra, pójdę na innego streama, wrócę za godzinę i tego, i popatrzę, jak zgonują, nie? Wierny widzu, który zostałeś, proszę cię, nie odchodź. Jezu, nawet nic nie miałem iść. Miałem iść do jaskini wilków, a trafiłem do Hetenta.
czyli już w głowie zaczyna się pierdolić. Gdzie jestem w ogóle tak wtedy? Dobra, pytałam mu pieśni. No, tutaj. Ty, 5 minut następną kolejkę uwadzimy, 10 minut. Ja wiem, że już 16. Takich ilościach jedna kolejka się nie liczy. No, aż tak się liczy. Ja wiem, to wiesz, tam za bardzo się nie przywiązuje, bo to mój kot. Żeby potem nie było, że wiesz, że Paula, sorry, to koniec, wiesz, rzucam cię dla kota Łukasza, nie? No ale ja nie patrzę. No to tym bardziej. Tak się napisałeś. Nie, zabierzesz mi kota i pójdzie ci gdzieś, na Bahamy. Z najebanym kotem, nie? Nie. Nie zgodzi panu, jak mi wyjdzie, bo kota przyjdzie się robi, nie? Co się dzieje? Co się dzieje? Jakie 5 zł? Ja sobie wypraszam, to jest najlepszy kot na świecie. Dobra, to co? Powalimy kolejną kolejkę. W sumie w pół do jeszcze nie ma, ale jest 26. Masz dać mi jakąś prostą grę, żeby hitę, cokolwiek. Stary, nie ma hipy. Nie masz hipy. Ja gram w Tibie, bo Tibia mam tutaj, mam dwóch widzów i nie ma takiej opcji, żebym nie grał w Tibie. Po prostu Tibia koniec kropka, no. Tibia jest bogiem po prostu, ekspienie nałogiem, tak? No, mówisz, nie grałeś w Tibie, to ja ci pokażę, że Tibia to jest coś pięknego. Dobra, dobra. W sumie tym żartem, ale tam polewaj kolejną kolejkę. Kolejną kolejkę. No to nie pijmy go tyle, tylko tak, żeby popijać. No to ja tak samo. Drogi widzu, tak jak właśnie powiedział kolega Paweł, 50% Sprite'a, 50% żubróweczki. Ale jakie żubróweczki? Żubrówka Bison Grass. To nie jest byle jaka żubrówka. To jest Bison Grass. To połóż się i wstań, ale tak na raz, żeby nie wyszło, wiesz, że ty się położysz, już nie wstaniesz. Bo ja nie będę miał wtedy z kim pić, a to nie za ciekawie. A, no to bardzo dobrze. Nie krępujcie się, piszcie na czacie cokolwiek, nawet znaki interpunkcyjne typu kropka, przecinek. To mnie bardzo dowartościowuje. Tak, to nawet napiszcie, stream jest chujowy, najebcie się i zgonujcie i tak dalej będę wszystkich kochał. Jaki ojciec Polka? To moi drodzy widzowie. Ojcem Polku, ja pierdolę.
jak można być ojcem Polką. Nie chcę być ojcem wszystkich Polaków, stary. Tyle alimentów ulić. Ja z mojej pensji ochroniarskiej tyle nie wyrobię. Proszę, nie. Tak. To jest będzie pierwszy, żeby pomóc. Tak. To może do niego, nie wiem, maila jakiegoś wysłać, żeby tą emeryturę do 80 przerobił, nie? Jest www.tusk.pl. Specjalnie dla pana mogli pracować do 80, tak? Niech pan sobie zarabia ile wlezie, ja pana kocham, ja do 80 i do 90 mogę pracować. Tak. Kto chce pracować do 80 lat w pracy i nie dostawać emerytury, i nie dożyć emerytury, łapka w górę, followuje i pisze... To jest dla was, tak. Piszemy na tusk.pl maile do pana szanownego, miłościwie nam panującego premiera, żeby, że chcemy pracować do 80 lat. Niech tam przedłuży, a co? Tak. Niech tam przedłuży, a co? Tylko jemu to akurat nie przeszkadza, jak tyle hajsu dostaje, ale to już inna kwestia. Niech pracuje, no. Mam dla ciebie nieciekawą wiadomość. Jest właśnie 1:30, czyli to już czas na naszą kolejkę. 1:30. Ty jesteś biologiem, ty z matematyki chuj jesteś. No akurat to jest bardzo, bardzo słuszne zdanie w tym momencie wypowiedziane. Oto to, co napisał. Poczytaj sobie. Stary, ja ci powiem tak. My jesteśmy w takim stanie, że nawet jakby nas teraz pan szanowny i miłościwie nam planujący premier Tusk zapytał. Proszę bardzo. Jezu! To już możesz nie słuchać. To, co on wyczytał, to już... Nie wiem, czy wiesz, ale nam z duszą, jak będą tobie na polskiej emerytury... Jeszcze o ZUS-ie wspomina. Tak, Boże, zrobili nam 150 miliardów złotych. 150 miliardów. Wiesz, te pieniądze poszły i pójdzie gdzie, dzięki temu, matematycznie nie wiem jak, według statystyki mamy 11% długu publicznego budżetu. Powiem ci tak, że nie mam pojęcia, jakim to by się stało. I z tego powodu walimy kolejną kolejkę. Walimy kolejną kolejkę. Bo jakby nie było, mimo że te 11 punktów do tego nawet zbiegnęło, to dalej masz 1,55 miliardów złotych Stary, skończ. Tam na ciebie żubrówka czeka, stary, kończ. Tak, wypijmy na dół publiczny, nie? To jest chyba już 16 czy 17? Niech będzie 16. 16. Za dług publiczny i pracę do 80 roku życia. Oby nas to nie spotkało. Po prostu. No niestety, no także... Także za 80 rok życia, pracy i żeby nas to nie spotkało. Żebyśmy umarli wcześniej, żebyśmy nie zżyli tych nieszczęsnych czasów. Dlatego ja próbuję go zrobić. A kraj jest jaki jest, ale Tibia będzie zawsze. Czekaj, gdzie ja muszę iść teraz? Aha, wiem, że teraz muszę iść. Teraz musimy gasić pożar. Także ty musisz gasić pożar w tym momencie tą żubrówką, ja idę gasić pożar tutaj u nas w bibliotece.
Tak, mnie na chodzicach. Cokolwiek w tym momencie powiedziałeś. Zgadzam się, tak, zgadzam się, tak. Cokolwiek teraz powiedziałeś, zgadzam się z tobą w 100%. Też Race Against. Mogę coś zmienić, nie wiem. Może być... Linkin Park. Nie. O, to jest fajne. To jest fajne, tego ludzie nie znają, bo to ja znalazłem tego. Znaczy może znają, ale raczej nie wydaje mi się, żeby znali. Znacie to? Nie wydaje mi się, żebyście to znali. Ja już wypiłem się z tego. To właśnie ja słyszę, że jak ty już nie będziesz kontaktował. Stary, ja się spodziewałem, że my sporo zniesiemy, ale nie, że aż tyle. I nie, że będziemy sobie streamować, jak my będziemy walić budę tutaj w tym momencie. Ja powinienem zaznaczyć tutaj, że ten stream to jest 18+, bo to wiesz, bo zaraz będzie, że młodzi, że jakoś młodzież rozpijamy. Tak? Jezu. Nie, to... Tobie do pana Janusza brakuje co najmniej wszystko. Pan Janusz jest przez zwykły internetu. Ja sobie wypraszam. Czemu, a czemu przez zwykłe? Ja wszystko o nim widziałem, ale mimo wszystko pan Janusz jest cudownym człowiekiem. Janusz Korwin-Mikke, I love this man. Tak, to jest coś pięknego. Ten człowiek po prostu uleczy Polskę, wyczyści Europejski Parlament ze wszystkich szumowin. Tak, the Muslim, yes. Ty, to taki znak w tym momencie, to zaraz mnie zdejmą z anteny. Za propagowanie tutaj, wiesz, niegodziwych treści. Usiądź tam lepiej. Aj, do banku muszę iść. To zmienia postać rzeczy. Idę. Pauli, idę u ciebie wziąć kredyt, będę brał na procent. Ile nie wiem, co się dzieje, ale... Aha. Ona mi mówi, że mogę u niej przechować pieniądze, ale nie pisałem tak. Dobra. Deposit all. A frytki do tego coś byś chciał? No masz, widzisz, to tu mam zainstalowanego. No masz Tibie, masz Wiedźmina 1-2, masz CSGO, masz Isaaca, masz nawet Lego Władcy Pierścieni. Co masz jeszcze? Masz Dead Space'a, masz Nethera, Assassina. Nie wiem, nie, ja nie mogę tego zrobić, moim kochanym widzom, oni czekają, aż my zaskonujemy, więc lej kolejną kolejkę. Słuchaj, ma... Ale to widzę, błagam, że zawsze zajrzeć jakąś normalną grę, jakieś Lego, Nitro Speed albo Wiedźmin. Proszę, napiszcie, która z tych trzech gry. Odpowiedź A, Lego, odpowiedź B, Nitro Speed, odpowiedź C, Wiedźmin. Ale Nitro Speeda nie mam, więc odpowiedź B nawet nie będzie liczona. Odpowiedź A albo C, błagam, napiszcie. I my na końcu spadamy. Błagam, jeżeli napiszecie odpowiedź B, to znaczy, że zostajemy przy Tibi. Jezu, gdzie ja do Oracle idę, nawet już mojego levelu nie mam. Drodzy widzowie, A, Lego. B, Tibia, niestety, C, Wiedźmin. Błagam, napiszcie cokolwiek, bo ja w to głównie jestem. Tak nie będzie, tak nie będzie. Ty lej tam kolejną kolejkę. Nie wiem, co on do mnie mówi, więc napiszę yes. Tak, zgadzam się. Jestem w szoku. Ja ci mówiłem, jak włączę Tibię, to od razu widzowie przyjdą. Co prawda trzech, ale przyjdą. Ale dwóch wiernych. Ale dwóch mamy wiernych widzów. Czekaj, co ja muszę zrobić dla niego?
Tak, jednocześnie słuchają, tak? Nie, to chyba tak nie działa. Dobra. Czekaj, gdzie ja teraz muszę iść? Tak w ogóle. Wyłącz to, tu leci piosenka, tu my mówimy, tu nie może być innego dźwięku, bo nie będzie nic słychać. Nie weź moje słuchawki, tylko się ze mną nie kłacą dywanie. Na pewno? Ty zoofilu pierdolony. To jest kot, to jest nieszczęsne zwierzę. Jeszcze? Bo będziesz na balkonie spać. Ten kot ci nic nie zrobił, człowieku. Co ty od niego chcesz? Co? A spróbuj tylko. To ja ci z mojej sabry tutaj takiego krytykala walnę, że się nie pozbierasz. Nie mam pochodni, jest ciemno wszędzie. Ja pierdzielę, że ja też na początku streama nawet nie wpadłem. Co napisałeś do Pauli? Co? No. Zdefiniuj, co znaczy walić za pomogę, bo ja nie ogarniam. On jutro wali za pomogę. Nie wiem, co to znaczy, ale ja już się boję, więc go z rana od razu za mu wyganiam. Jezu. Ja nie wnikam w to, co on mówi. Weź tam lej kolejną kolejkę. To już żubrówkę trzeba skończyć. Znaczy, dopiero zaczęliśmy, ale trzeba skończyć. A przynajmniej tak z połowy wypić. No to leć. Dawaj. No chodź, rolek ten wyglądał. Przywalę się z mojej sabry. A ty się nie śmiej tam. No ja ci mówię, lej kolejną kolejkę. Bo jeszcze 15-20 pół godziny i już nie będziemy w stanie pić tej kolejnej kolejki, więc lej teraz. Takie magazyny energii, właśnie tak patrzę. Po prostu skaczesz po pokoju. No, widzę. Dobra, to lej. Stary, daj jej spać. Może przypadkiem. Jest prawie druga w nocy, a ty jej spamisz po pijaku SMS-ami. Chłopie. O drugiej w nocy budzi się? Niespecjalnie. W takim razie widzowie, powiedzcie, czy to normalne o drugiej w nocy? O drugiej w nocy? No, za 15 druga. Pisać do dziewczyny SMS-y. Budzić ją tylko dlatego, że się podoba mu. Czy to normalne? Bo według mnie to nie jest normalne.
Słuchałem. Pięknie. Ale nie śpiewaj. Piękny, ale nie śpiewaj. Ja ci mówię, nie śpiewaj. Szósty level. Robi się groźnie. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale według mnie trochę to jest głupie, że kiedyś, żeby wbić ósmy level, jeszcze kiedyś, jak zaczynało Tibie, to trzeba było biegać po tym roku, expić. A teraz tak naprawdę robisz jednego questa, który składa się z kilku zadań mniejszych, pobocznych, nie bij mnie. I po prostu kończysz to i masz prawie tam siódmy i załóżmy 80% i tylko idziesz na te szkielety czy gdziekolwiek, dobijesz ten ósmy i wychodzisz z tego roka. Kiedyś Rugard miał swój klimat. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale tak mi się wydaje, że kiedyś Rugard miał swój klimat, a teraz to jest po prostu jedno wielkie gówno. I dla takich rugstajerów na przykład nie ma tutaj nigdzie miejsca. Tyle na temat. I ja proponuję teraz w tym momencie... 17. Ale znieśmy to za starą dobrą Tibię. Za stary dobry Rugard, bo ja pamiętam jak to kiedyś było. Ale dobra, wypijmy. Tak, wypijmy. Oby nam się ułożyło w życiu. Żeby nam się ułożyło w życiu. I wasze jak zwykle zdrowie i zdrowie. Nie możecie tego nie widzieć. Nie do ciebie w tym momencie rozmawiam z widzami. Stary, przez pół wieczoru rozmawialiśmy sami ze sobą, bo nie mieliśmy żadnych widzów. A teraz jak już mam widzów, to daj mi przynajmniej... No w tym momencie jednego, ale zawsze jakiś. No i drugiego tutaj mojego przyjaciela, najwierniejszego widza. Stary, jesteś moim priorytetem w tym momencie. Jakkolwiek może cię hejcić Rugard, to ja mam do tego miejsca zajebisty sentyment. A to dlatego z tego powodu, że kiedyś to naprawdę był klimat. Ja pamiętam kiedyś tutaj z kolegami chodziło się tam na wieży tych swam troli, znaczy tam tą wieżę na bagnach, się trapowało ludzi i to był ten fajny klimat Rugarda. Się chodziło, się biegało, się biło ósmy level, po prostu się robiło wszystkie questy. A teraz tak naprawdę co? Mamy jednego Deruki Guard, tak? Którego jak skończymy, to już mamy tam siódmy level i 80%. I co? Pójść na szkielety, dobić ten ósmy level i jak najszybciej stąd spierdolić, tak naprawdę. No, wielkie słowa, ale taka jest prawda. Nikt już tak naprawdę tego Rugarda nie dba. Nawet ten cały Cipsoft zrobił tak, żeby ten Rugard był tylko taką wyspą, że co, pół godziny i tyle, tak, i zrobiono. Teraz wszystko tak naprawdę zależy od hajsu. Teraz nie tylko na tym premium zależy. Nawet, proszę bardzo, o, pod ekwipunkiem masz get premium, no. Nawet włączasz Tibie i oprócz start game, tak, i opcji masz od razu drugi link, masz get premium. Nie no, oczywiście, jak najbardziej, możesz tak jak kiedyś wbijać, ale to już nie jest ten sam klimat, tak? Powiedzmy sobie szczerze. To już nie jest ten sam klimat. Kiedyś, nie wiem, chodziłeś na raty, potem na jakieś, nie wiem, spidery, trolle, nie wiem, szkielety, minotaury,
Minohell robiłeś. Kiedyś Minohell to było naprawdę po prostu quest z klimatem, chodziłeś tam i naprawdę musiałeś już mieć jakiś tam dobry ekwipunek, żeby to zrobić. A teraz co? A teraz po prostu tak naprawdę ja w tym momencie nawet Minohella nie będę robić, bo to bez sensu. Robi się questa, dostaje się gotowe od razu EQ na tej wyspie nowicjuszy, tak? Gdzie tam się wybiera klasę. Dostajesz teraz z miejsca EQ gotowe, wszystko dostajesz i co dalej robić, tak? Wybierasz załóżmy, nie wiem, Knighta i co? I masz ekwipunek. Dobra. To potem mi puścisz. I tyle, no i co, tak naprawdę co, dostajesz wraz seta, a kiedyś tak musisz nazbierać ten, załóżmy tej 1K na tym ruku, wychodzisz z ruka, kupujesz sobie plate seta i już wiesz, że ten plate set dla ciebie sporo znaczył, bo całego ruka na niego zbierałeś, kupujesz sobie tego plate seta i kurczę, masz nawet do tego głupiego plate seta masz całkiem spory sentyment, a teraz co, wychodzisz z ruka, dostajesz z miejsca wraz seta i masz te wszystkie plate w dupie tak naprawdę, no. I potem jak już kupujesz, to już kupujesz naprawdę coś porządnego, bo teraz zdobyć pieniądze w TB to jest o tyle, o. Całe nic. Szczerze mówiąc. Co ty teraz ode mnie chcesz? Czyli na cmentarz. Dobra, lecimy na cmentarz. Ty polałeś kolejkę, czy nie polałeś? Dobra, śmiechnym żartem. Skoczę tylko na toalety i za 2 minuty jesteśmy z powrotem. No i dobra. No, nie wiem, czy pamiętacie, kiedy zaczęliście grać w Tibie? Jaka to była wersja? Ja zacząłem grać w Tibie, jak było chyba 7.4. No i jak to każdy gracz w Tibie tak robił, większe przerwy, mniejsze przerwy, ale jednak, tak? I pamiętam te 7.4, 7.5, 7.6. To kurczę była Tibia, tam naprawdę, żeby grać, żeby cokolwiek osiągnąć, no to trzeba było coś robić, a teraz to jest po prostu jedno wielkie pójście na łatwiznę. Teraz wbijasz 8 level, idziesz do Venor, masz tam wszystkie przebudowane bagna i po prostu hajs 5K ci dziennie wpada od tak, za nic dosłownie. Za nic. Robisz te questy u tego goblina i po prostu hajs ci wpada sam. Nie wiem, jakim cudem teraz jeszcze te wszystkie itemy nie podrożały 5 razy. Po prostu nie wyobrażam sobie tego. I znowu nie poszedłem tam, gdzie musiałem, tylko znowu zeszedłem do pacjenta. Nie wiem, coś ciągnie mi tego dziadka, ale to specjalnie. Słucham cię, przyjacielu. W naszym stanie to nie jest przesadne. A to zależy. To zależy, jak bardzo się tam tego, nie? Jeżeli już, to ja bym do jutro rano wysłał, bo teraz nie ma sensu. Wyślij jutro rano, no już pewnie śpi o tej porze, stary. Już nie budź jej, proszę cię.
A wyzalałeś mi Sprite'em? Sprite mi daj. I sugeruję, że to jest tutaj Sprite, a nie jest tutaj Sprite. Ja tu jeszcze muszę w kiwie grać, tak? A ty mi jeszcze już chcesz upijać. Za nasze dziewczyny. Jeszcze nie doszły, aczkolwiek my z niej nadzieję, że przyszło. Nadzieja umiera ostatnia, mi też nadzieja bardzo szczera. I jak zwykle widzowie, wasze zdrowie. Czyli średnio się utrzymuje. A myślałem się, że wejdę przed drzwi. A nie, bo jeszcze wybiję szczurka. I jeszcze jeden wybiję. I to też pozbijam. A co? Mogę sobie pozwolić. Sprawdźmy, kto bogatemu zabroni. No. Napiszcie mi, co sądzicie o aktualnej Fibi. Czy według was rozwinęła się dobrze, czy nie dobrze. Nawet jeżeli to oglądacie już na YouTubie. Bo... To daj mi dokończyć sentencję, a potem się zapytać, czy słuchałem. Nie. A potem. Więc nawet jeżeli to oglądacie z reuploada na YouTubie, to napiszcie mi, czy według was Tibia posunęła się w dobrym kierunku, czy w złym kierunku. Jak to wygląda według was. I jak myślicie, co będzie dalej z naszą kochaną, starą, dobrą Tibią. I jak to będzie po prostu. Piszcie. Choćby nawet teraz na Steamie możecie napisać. Fuu, na Steamie, na czacie. Napiszcie mi, czy według was Tibia poszła się w dobrym czy w złym kierunku. I czy zmiany, które wprowadził Cipsy, są dobre czy złe. Nie strzelaj tymi palcami. No owszem, znajdzie dla siebie miejsce jak najbardziej, aczkolwiek wydaje mi się osobiście, że mimo wszystko w tej starej TV typu, nie wiem, 8 to już nie, ale 7.6, 7.7, 7.8, już tak do 7.9, bo już 8.0 to już nie było to, tam był jednak ten klimat, no. I według mnie ten klimat w grze, nawet takie MMO, jaką jest Tibia, jest jednak jedną z ważniejszych rzeczy, aniżeli, nie wiem, stawianie na rozwijanie, bo mi się wydaje osobiście, i nie tylko ja mam takie wrażenie, że aktualnie Tibia jest po prostu, no, ułatwiana jak najbardziej można, no, i tyle. Ale ty kładź się i nie śpiewaj po prostu. Kładź się, nie śpiewaj i polewaj na tym kolejkę. Także tak jak mówiłem, no według mnie tak naprawdę klimat w grze naprawdę jest bardzo ważny. A aktualnie w tej TV no klimatu nie ma. I wszystko tak naprawdę jest tak bardzo ułatwione,
że człowiek, który nawet zaczyna w to grać, jest po prostu na wejściu wybijany tak naprawdę jak największego levela i tak naprawdę wszystko sprowadza się do tego, że Cipsoft każe, no na każdym kroku dosłownie nam mówi, żebyśmy kupili premium, żeby on mógł zarobić, no. To idź. Znaczy, boterzy swoją drogą, jak najbardziej, no. Boterzy byli, są i będą, tak? A że teraz jest ich dosłownie plaga, no to już inna kwestia. I tyle, no. Już na boterów nic nie poradzimy, bo ile ich można reportować, a i tak administracja tak nie zrobi nic w tym kierunku, więc no nawet nie opłaca się nic robić, no. Takie jest moje zdanie osobiste. Więc nawet jeżeli byśmy mieli ich reportować, to i tak naprawdę na dłuższą metę to nic nie da, bo i tak byli, są i będą. No, a że teraz w tym momencie botów jest coraz więcej, no to co zrobisz? No nic nie zrobisz, no. Jak najbardziej, ja się z tym zgadzam, że na dłuższą metę bez premium grać się nie da i to jest prawda. Ja sam wydaje mi się, że po wypłacie, czyli w okolicach 20 sierpnia, sam sobie kupię te premium, żeby móc się bardziej rozwijać, ale to co im dodali, na przykład ten skill offline, tak? To jest po prostu przepaść, jak najbardziej. Niektórzy mogą powiedzieć, że, nie wiem, że rozwijają te tereny non-premium, tak, typu Venor, poddawali te wszystkie questy i tak dalej. Ale no nie oszukujmy się, człowiek, który ma premium, tak, no to... Kiedyś premium to było co? Kiedyś premium to był po prostu, nie wiem, dostęp do czarów, do nowych terenów i do skinów, do outfitów, tak, i to było tyle. A teraz człowiek, który ma premium, ma jakieś, nie wiem, treningi offline, tereny po prostu rozwalone kompletnie. I no, bez premium nie zrobisz nic. Jeżeli wbijesz bez premium setny level, to naprawdę jesteś zajebisty. I tyle. Bo naprawdę w tym momencie grać bez premium, jakbyś zobaczył, nie wiem, każdego 60 plus levela, bez premium, to już naprawdę jest rzadkość. Każdy taki 70 plus level, po prostu każdy ma premium. I tyle. Bo bez premium po prostu nie opłaca się i nie warto grać. I tyle. Dokładnie. A najsmutniejsze w tym wszystkim jest to, że każdy 100 plus wyboksany na facu to jest po prostu zajęcie każdego możliwego expa dla faca i ten fac nawet nie pocieszy się grą, nic nie zrobi, tylko gdzie by nie poszedł, to wszędzie bot. Nawet na Rotwormach, czy gdziekolwiek, żeby mały level, załóżmy, chciał się wybić, żeby zobaczyć, jak ta gra wygląda. Nie wyobrażam sobie, szczerze mówiąc, żeby w tym momencie jakiś, nie wiem, nowy członek, który zaczął grać w Tibie, po prostu nie słysząc o niej, nie wiedział, jak ta gra wygląda. Nie wiem, żeby po to, żeby zachęcić go do kupna palca. Ale... No cóż, no... Ci wszyscy, którzy grają w tym momencie w Tibie, grali w nią i wcześniej i wiedzą, co daje fac, wiedzą, co jak kosztuje grę brak tego faca, tak? I no, co tu więcej powiedzieć, no... Po prostu bez faca grać się nie da na wyższych levelach i tyle. Chociażby przez to, że dostęp masz do tych większych terenów i do czarów, no. I
tak naprawdę tyle wystarczy, żeby tego paca kupić, no. Już nie wspominając w tym momencie o mountach, o skinach, o outfitach, o wszystkim. No właśnie. A jeszcze bardziej smutne w tym wszystkim jest to, że ten serwer, na którym gram, dla przypomnienia, Berylia. Dzisiaj w ogóle zrobiłem sobie te konto i tak naprawdę nie miałem jak zaznaczyć serwera, na którym chcę grać. Wylosowało mi pierwszy lepszy serwer. Berylia, którą pierwszy raz w ogóle widzę na oczy nazwę. A ja nawet nie wiem, czy to jest PvP, czy to jest non-PvP. Znam to. Ty? Widzę. Brawo. No. Także jakbyś mógł sprawdzić teraz w tym momencie, czy Berlin to jest PvP, czy non-PvP, to byłbym ci bardzo wdzięczny. Bo nie wiem, czy mi się nawet opłacą dłuższą metę tu grać. Bo jeżeli to jest jakieś non-PvP, to jest bez sens, bo nawet nigdy nie zaekspię, bo wszędzie są boty. I tyle. No właśnie tak mi się wydaje, że mało ludzi na Berlinie. Bo gdyby grało dużo, to by mnie nie wyrzuciło na takie zadupie. Więc musi tutaj mało ludzi grać. Bez sensu. A jednak World Trade ani, nie wiem, przeniesienie postać na inny serwer robić nie będę, bo to jest bezsensowne wydawanie pieniędzy mimo wszystko, no więc... Nie wiem, zostaje mi chyba tylko to, żeby tutaj grać po prostu, no. Jeżeli mnie ta gra nie odrzuci po miesiącu, dwóch, to już będzie sukces, szczerze mówiąc. Nie, 2x to ja nie chcę. Bo jeżeli już bym wolał, nie wiem, jeżeli bym chciał jakiegoś 2x albo coś, to już bym chciał też odsa poszedł, szczerze mówiąc. Teraz się zastanawiałem, czy przypadkiem zamiast Reala nie wybrać sobie Tibienika, żeby na nim pograć, bo... Tak, 7-4 z tego co pamiętam, tak Tibienik jest. I tyle. I fajny stary klimat się utrzymuje. Plus podawane różne innowacje. Co czyni ten serwer całkiem spoko. Co? No, ten połowa butelki. Tak. Nie wiem, ja sprawę, że to nie no tyle co mi mniej więcej. No to dawaj kończymy, no. Ale to już nie wchodzi, wiesz? W sensie ze sprite'em, czy sam sprite? No. Także tak jak mówię, jeżeli bym już miał grać na jakimś 2xp albo większym, to już bym wybrał po prostu OTS, tak? No, po prostu to co oni teraz zrobili z tą Tibią, niby jest 2xp, tak? A jeżeli masz premium i staminę, to masz 3x, no, czyli to tak samo jakbyś grał na jakimś OTS-ie, czyli to jest po prostu jeden wielki bez, który nie. I tyle.
No niby tak. No. A na tej NTC dużo ludzi gra? Tak plus minus średnio dziennie ile ludzi gra, tak około 18-20. Ale nie wydaje mi się, żeby to połączenie miało jakoś w najbliższym czasie nastąpić, szczerze mówiąc, wiesz? Właśnie tak patrzę, że jakoś mi szybko z nim eksplać, tak szczerze mówiąc. Bo tak szczerze mówiąc, no to tak... 7 level, tak, i... 73%, no to... Mniej więcej tak to wygląda po zabiciu dopiero bossa, tak. No. A że jak ja już mam taki teraz, no to... Po zabiciu bossa pewnie mam będę już spokojnie 8 z hakiem wręcz. Nie, no to tak, no to jest różnica, no mam prawie 700, 125, no to mimo wszystko jest różnica. No. Tylko, że tak z drugiej strony, powiedzmy sobie szczerze, tak, jak jest te 680 ludzi, no to... Mogę spokojnie stwierdzić, że z 300, którzy tam grają, to, no to są boty, no, mimo wszystko. Chyba, że jest to, że tym nie wiem, no. Bo botów kontroli nie brakuje. Tak samo jak na każdym innym serwerze, no. Jeżeli w ogóle jest gdzie ekspis, no to już naprawdę jest sukces. Rzemka. No. Strzelmy na kotę. Wyślij mi na Minecraft, dobra? Nie, tak, no tylko że jednak jak 125 osób na cały serwer jest, tak? No właśnie to o to chodzi, że więcej wolnych expów jest. Że nawet jeżeli 60 to boty, no to zakładając, że większość niż połowa, załóżmy 80% ma premium, tak? No to jednak trochę tych wolnych expów będzie, no bo mimo wszystko tam gdzie jest 4 razy więcej ludzi, no to wiadomo, że tych expów tak wielu wolnych nie będzie, no. Dobra. Chwila, moment, bo tutaj kolega koniecznie prosi, żeby z moim potem podcast strzelić, jak sobie leży na dywanie. Mój kot ma kompletnie wyjebane, więc fotki nie będzie. Sorry, ziomek. Nie udało ci się go do siebie przekonać. No tak go głaskałeś, widzisz. No właśnie, jak ten teraz nowy system PvP wygląda? W sensie jest coś takiego, że można wyzywać ludzi, tak? Jak gość przyjmie twoje wyzwanie, tak? To nie pojawia wam się czaszka czy coś takiego, tak? Mniej więcej coś takiego? Szczerze mówiąc, już trochę nie grałem w Tultibie, tak z rok przerwy miałem jak nie więcej i nie za bardzo się orientuję. I'm
no tak, pull down. Nawet nic nie ma. Jedno wielkie kurwa. Po prostu kto po cooldownie się nie ciśnie, Kayla wygrywa. Kolejny bez sens. Z tego co wiem, też chyba da się jakoś tego, tak? Wyzywać ludzi, żeby się bić z nimi. Jest coś takiego? To mi się wydawało, że coś takiego wprowadzili. Tak, też nie zdążyłem się szczerze mówiąc to pobawić, bo jak wszedłem na smutkopę, to gdzieś mniej więcej w tym momencie też zrobiłem sobie przerwę od PB. I tak naprawdę wróciłem dopiero teraz, no więc ta przerwa trochę trwała. Więc nie zdążyłem się zaznajomić z tym nowym systemem. No ja zdecydowanie jestem czasem z ogarnąć w ogóle. Jak myślisz nad powrotem, no to możemy skoczyć na tą Berylię i pograć sobie też razem, no. I właśnie zobaczymy co wyjdzie. Ewentualnie tej antyce zobaczymy, no, tylko że tam po prostu nawet jeżeli już byśmy zaczęli, no to tak nie za bardzo byłoby gdzie lepiej, szczerze mówiąc. Będziesz tak naprawdę lepiej zagrać na czymś pustym i mieć ekspowiska. Gdzie można sobie coś pograć, przynajmniej razem pójść po ekspić. Aniżeli, nie wiem, chodzić przez pół godziny i szukać jakiegoś wolnego ekspo, wszędzie są boty, no. Snake, tak, inny niż Pins, wąż. Wąż,
A wiesz, że tutaj byliśmy na grillu urażka, nie? No. Ja potem z nim zostałem sam. Jeszcze tego bolsa wywaliliśmy na pół. Po połowie. Jeszcze tam kilka piw zostało, które wywaliliśmy. No. I Rożek oficjalnie przyznał, że go przepiłem. Bo ja jeszcze normalnie chodziłem, on już się po prostu zataczał, wywalał się. Czy potem jeszcze... Ja się nie wywalał. Jeszcze potem, wiesz co, wyszliśmy tam, wyszpłaliśmy na ten jego siedmiu, to nie? Jak zaczęliśmy śpiewać, to jeszcze takie I wanna go, no i to po prostu fakt tego. Nie, jakby nie było, ja już jestem pijany. Ja to widzę, że jesteś tak, pijany. Ale jeszcze mnie nie przepiłeś, jeszcze nie padłem i tak dalej. Szuturówka się została. Także wiesz. Tego dziru, goń go. Get it. Mogę orkę zabić? No, I want you to kill this deer. Dzięki. No bo ludzie się dzielą na dwie grupy. Coś ty grałeś, ty grałeś, nie, tak? Większa, która twierdzi, że Tibie to gówno. I ta mniejsza, która twierdzi, że Tibie to jest klasyk i jest zajebista. No ja się ruszam, jakby nie było. Nie wnikam w to. Ty, ja to nigdy nie grałem, gdzieś któregoś nie grałem. Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie. Widzisz? Mam ci namówić do wspólnej gry z nami w Tibie. Namów? Ale ile chce nie grać w Tibie, jasne. Ja już to sobie wyobrażam. Już to sobie wyobrażam. Ty. To Engdalem. Nie. Już się sobie wyobrażam. On, który nigdy... On, ten człowiek tego, tak? Dokładnie, ta grupa, która twierdzi, że Tibie to kurde nigdy w nią nie grała i to jest najlepsze w tym wszystkim. No. A ten człowiek, ten pan, nigdy w Tibie nie grał. Ten, który wam właśnie zasalutował. A ci ona w co? Także ci ludzie, którzy nigdy w Tibie nie zagrali, ich się nigdy nie namówi, żeby zagrali w Tibie. Także co by nie robić, ile by im nie płacić, oni nigdy w Tibie nie zagrają. Ja przynajmniej nie mam skóry dzika na kuchni. Skóry dzika nie, ale takiego poraża zajebistego też nie ma. Blindowaj, Boże. Stary, ja się boję, że ty w pierwszym pokoju pustym padniesz. Ty się jesteś w takim stanie, że tobie tylko iść spać. Nie, daj mi. Ja się boję, ty w ogóle nie przeżyjesz. To ty zanim zaczniesz grę, to padniesz. Jezu, blindowajza? Co to jest blindowizak? Nie blinda, Słyszałeś, grafika to nie wszystko. Dobra. Tu się liczy klimat. Ja tylko skończę tego questa. No. Nie, to tak mi się wydaje właśnie, że tego, że skończę questa, zabiję tego orka, tego wielkiego szamana. I na dzisiaj skończymy sobie. Wypijemy potem jeszcze ze dwie kolejki i pójdziemy spać. Robimy tak, włączamy Tibie. A spróbuj tylko. Nie, ale nie, skończyć questa, tak? Włączamy Tibie, ja wyłączam... Tak, the binding of Isaac. Binding of Isaac. Ginę parę razy, włączamy i ty sobie robimy taki wieczór, to ale resztę na linii, ale mi się wydaje, wiesz co, że...
ten binding uważek twój w swoim stanie, to już na streamie raczej nie puścimy. Nie, bo to już, bo to będzie jeszcze większe kalectwo niż, niż wszystko. Także wtedy sobie pograsz tego Isaaca, ja pójdę zapalić. Dobra, pograsz, no to pogra, wróć zapalić i będzie pogadamy, czyli trzeba. No. Dobra. A już wtedy chyba streama nie będzie włączonego. Także... Nie, no ty... Ja skończę tego questa. Dobrze, ile stało? No... ile? 5 minut? Może 10, ale to maksymalnie 10. Zabić tego szamana, skończyć questa i tyle. Na dzisiaj sobie skończymy. Jutro. Mniej więcej to sobie nie powiem. Jutro jest wtorek, nie? No i dobra. Także ziomuj z Pauliną? Na patrzenie na gwiazdy? To jest. No. Także już teraz... No ja się domyślam, że to jest tylko pretekst. No, ja napisałem, że to jest tylko pretekst, że to jest pretekst. To jest o... Tutaj, zanim się zaczęłeś wypić. Tak, to jest 13, jak stary, jak mogłeś. Dobra, w każdym razie... Tak. Tidding, kochani, tak bardzo. No. W każdym razie tak, jutro jest wtorek. No to tak, o 23.30. Zapraszam na streama, bo znowu będę streamował. Dużo już wtedy będzie już pewnie mine. Znaczy zaczniemy sobie tam, gdzie dzisiaj skończymy. I tyle. I już wtedy będzie można sobie normalnie na mine wyjść, wybrać klasę. Szczerze mówiąc jeszcze nie mam pojęcia, jaka to klasa. Ewentualnie, wiesz co, SpongeBong, napisz do mnie na PW. Albo coś i wtedy się zgadamy jakoś. I nie wiem, i dojdziemy do wniosku, czy będziemy grać tutaj, czy w ogóle będziesz chciał do TB wrócić. Bo jeżeli tak, to będzie można sobie we dwójkę pograć, może jeszcze ktoś dojdzie do nas. Czy tutaj, czy na Antity, czy gdziekolwiek tak naprawdę. I będzie można sobie spokojnie pograć. I tyle. No. Żebym ja już wiedział, czy robić jakąś nową postać, czy coś. Gdziekolwiek. No i jutro będziemy kontynuować. 23.30 i chwilę. 23.30 zacznę streama i tyle. Już kolegi wtedy nie będzie pewnie. Już też nie będzie co pić, bo samemu też za bardzo wódki trzepać mi się nie chce. Tak, no i byśmy się zgadali wtedy co i jak. No i tyle. A dziś po prostu skończymy sobie tego questa, zabiję tego szamana wielkiego i tyle. Gdzie ty mi się wcinasz do kamery, stary? Spierdalaj. Jezu, nie. Ja jestem tylko w przebraniu orka. Ja tak naprawdę jestem po stronie Aragorna, spokojnie. Jezu, jakiego Gryffindoru, stary. Ty już mylisz powieści. Ja nie walczę po stronie orków, tylko wyglądam jak ork. Już nie wyglądam, proszę bardzo. Znaczy no ciekawie to wygląda, tylko że...
Znaczy, no na pewno zrobili to z jakimś tam zamiarem, tak? Tylko, że najgorsze jest to, według mnie, że to jest strasznie banalne te questy. Po prostu robisz, chodzisz z miejsca na miejsce, po drodze dostajesz tyle rzeczy, że już po prostu, no już nie musisz nigdzie ekspić, no tak jak widzisz, w tym momencie już wbijam 8 level, tak? I tak naprawdę już tylko skończę tego questa i od razu można na mainę wychodzić bez żadnego problemu. Już nawet nie trzeba dobijać levela, tak? No, także ja pewnie od razu po wyjściu z tego ruka pójdę do tego, pójdę do Venor. Tam z tych questów z goblinem też sporo kasy można zrobić. No dokładnie, znaczy 2x jest na 100%, bo tego. Bo zawsze, jak pamiętam, znaczy zawsze, bo robiłem raz czy dwa właśnie te questy jeszcze normalnie. I normalnie po zabiciu tego orka szamana, tego bossa, miało się 7 level, tak na początku 7 levela po prostu, kiedy się chodziło na te szkielety dobić ten 8 i potem na mainę, tak? A teraz już 8, a więc 2x XP na 100%. Idę do tym teleportem, czy teraz by walka z bossem, nie? Kraknaknor. Czy jakkolwiek ktoś to mnie nazywa. Tak, to w języku Mordoru dokładnie. A już właśnie. No to 30, no to masz jeszcze czas dzisiaj i jutro, tak? No to nie wiem, jeżeli masz jakichś znajomych, którzy by chcieli grać, no to spoko, mogliby się zacząć. I tyle, no. No, do 30 to jest nie dzisiaj wtorek, tylko jutro środa, tak? Więc spokojnie byś jeszcze mógł zdążyć wbić level jakiś konkretny i tyle, tak? I jeszcze pod ekspil, tylko nie wiem, do 30 czy coś. No to zastanów się, masz jeszcze czas, tak? Prześpij się z tym, tak zwanie. I tyle, tak? I jutro 23.30 będę streamował, więc wpadnij na streama. I wtedy wiesz, dasz odpowiedź, jeżeli będziesz chciał, to spoko, jeżeli nie, no to też nie będzie katastrofy, no. No, no fajnie by było, jakbyś pograł, musimy znaleźć jakąś fajniejszą, wiesz, ekipę większą, kilka osób, żeby móc tam pograć sobie razem, by było spoko. To już myślę, że potrzebne jest. No już, spokojnie. Spokojnie, bez nas. No to ty się zdenerwujesz. Ja tylko na to pytam. Widziałem. Widziałem, co. A to moja wina, że ty przy mnie się nie denerwujesz? Bo ja ci zawsze na wódkę... No bo ja ci zawsze na wódkę zaciągam, a chyba jak nie jesteś denerwowany. No bo nawet nie trzeba, bo jesteśmy po pijaku, jak jesteśmy w naszej obecności. A potem mnie zobaczyłeś, wszystko przeszło. O, właśnie, widzisz? Niech kolega nie pije już. Nie, wiesz co, skończymy tylko, bo tam jeszcze trochę mamy właśnie w szklance pomieszanego Sprite'a z wódką, z żubróweczką. Także skończymy to, kolega też tam skończy.
tą wódkę już schowamy do zamrażarki, najwyżej, nie wiem, będzie na jutro albo na jakiś inny termin. Na 4:30. No. I tyle. No. Także ja tutaj skoczę sobie na te spidery, tutaj to wybijanie i chyba tutaj skończę po prostu. To jest godzina 2:30. No i tyle, i starczy. Jeszcze sobie żłopnę, no. I tyle. No. Także jeżeli będziesz mógł, tak, no to wpadę jutro na live'a. Stream się zacznie o 10:00, kończę pracę. Więc około 23:00. No ile pracy nie miałeś się? Tam. Na nie, spoko. On nie idzie do pracy. On nie pracuje, także jak... Tak, on jest bezrobotnym robolem, także jeżeli będzie trzeba, to nawet on może wpaść. Znowu sobie trochę... 0,5 MB na sekundę. W Tibie będziesz mógł grać spokojnie. No, także tak. Także jutro 23:30 najpóźniej. Najpóźniej 23:30. Nie, dobra, myślę, że o 23:30 po prostu zaczniemy tego streama. I to już będzie spokojnie. Mniej więcej o tej porze. I tyle, no. Także jeżeli będziesz mógł, to wpadaj jutro, nie? Sobie pogramy. Zastanawiaj się, prześpij się z tym. I jutro liczę na odpowiedź. Bo fajnie by było też z kimś pograć, jakąś nawet ekipą fajniejszą, większą trochę zebrać i zawsze to by było jakoś fajniej, tak, aniżeli samemu grać, no. Także tyle, no. No. To co tu jeszcze dodać, no. Także to do jutra, tak, no. Także my już się zbieramy, skończymy jeszcze tutaj to, co mamy. Mamy tego dużo, ale raczej wszystkiego nie skończymy, może zostanie trochę na jutro. I tyle, no. Uściskiem dłoni zakończymy tego streama. No, także to. Tak. No mam nadzieję, że się ekipa znajdzie. No. Tak, 114, taka ekipa to. No. Także to tyle. Jutro od razu myślę zaczniemy. Już nie będziemy się bawić w żadne Isaaki, w żadne asesyny i tyle, no. No i spoko. No to mam nadzieję, że jutro będziesz, tak? Se pooglądamy. A na dzisiaj, no to będzie tyle, no. Wbiliśmy ten 8 level, skończyliśmy te questy na roku i jutro 23:30 znowu się widzimy. Od razu będę wychodził na mine'a. Jeszcze nie mam bladego pojęcia, jaką profkę wybrać. Ale to się zobaczy, no. Mam nadzieję, że pomożecie mi z wyborem. I tyle. No, dobra. Trzymajcie się. Do jutra. Zapraszam w ogóle tak na mój kanał na YouTube, nie? Tam macie, bodajże gdzieś tam w opisie powinien być link, także pewnie znajdziecie. Zagrajmy z Łukaszem. Dobra. Trzymajcie się. Cześć. Siemanka.